Patrycja Zawojska z pierwszej D liceum bierze udział w konkursie fotograficznym, w którym do wygrania jest nowoczesny aparat. Uczennica bardzo się denerwuje, bo dzisiaj ma dostać informację, czy jej praca dostała się do finału. Ale twoje zdjęcie było najlepsze ze wszystkich, mówię ci, przejdziesz dalej. No a co tam można wygrać? Najlepszą lustrzankę, po prostu górna półka, marzenie dla wszystkich. Wow, ale super, no! No, fajnie, chciałabym taką mieć. No a kto by nie chciał, halo? Wiktoria jest zazdrosna o to, że Patrycja ma szansę na wygranie drogiego aparatu. Bo Patrycja wzięła udział w jakimś konkursie fotograficznym i może wygrać zarąbisty aparat. A ja od dawna o takim marzę. Prawda jest taka, że Patrycja ma już jeden aparat. A na pewno ktoś zasługuje na niego bardziej niż ona. Mam nadzieję, że Patrycja nie wygra tego konkursu. W sumie to mam marne szanse. Dostałam się, dostałam się! Co mówisz poważnie? Tak? O Jezu, gratuluję. Mówiłam, że ci się uda, kochana. Mówiłam ci. Oczywiście. Wiktoria, no i... Dostałam się, rozumiesz? Jak Patrycja mogła dostać się do finału tego konkursu? Przecież ona nie jest jakimś wybitnym fotografem. Nie zamierzam jej w niczym pomagać, bo ona nawet nie raczyła mi powiedzieć, że jest taki konkurs. A założy się, że jest jakaś osoba, która bardziej na tę nagrodę zasługuje. Patrycja jest bardzo przejęta konkursem fotograficznym i chce zrobić wszystko, żeby go wygrać. W konkursie fotograficznym i potrzebuję waszych lajków pod zdjęciem. Pomożecie? No dobra, ale gdzie jest to zdjęcie? To jest ta fotka na moim fejsie. Wystarczy polajkować. No dobra, spoko, to my już to ogarniamy. Okej, dzięki. A jeszcze powiedzcie znajomym, żeby też polajkowali. Bardzo mi na tym zależy. No dobra, coś wymyślimy. Dzięki. Hej, masz chwilkę? No sorry, ale się spieszę. Ale to tylko sekundka. Powiedziałam, że się spieszę. Przykro mi, że ktoś mnie traktuje jak tamta dziewczyna. No ale przecież nie zmuszę wszystkich, żeby mi pomagali. Najważniejsze, że mogę liczyć na Wiktorię i Melanię. Jeśli wygram, to tylko dzięki nim. Wiktoria nie zamierza pomagać Patrycji. Jest bardzo zazdrosna o to, że dziewczyna może wygrać aparat fotograficzny. Chce zmniejszyć szanse koleżanki na wygraną. Ja muszę coś wymyślić, żeby ona nie wygrała. Ale o co ci chodzi? Myślałam, że kumplujesz się z Patty. A, bo kumpluję. Ale nie chcę, żeby ona miała ten aparat. Matko, nie bądź taka zazdrosna. Każdy czasem jest zazdrosny. Ja muszę coś wymyślić, żeby ona nie wygrała tego konkursu. To może rozpuść jakąś plotę na temat Patrycji. Wiem. A jakby wszystkim rozgadać, że ukradła tą fotę i nie jest jej? Dobry pomysł, ale musiałabyś znaleźć kogoś, komu niby ukradła tą fotę. Wiesz, byłby wkurzony. A ja już wiem, kto mógłby mi pomóc. No i załatwione. Jak Patryk rozgada, że to jego zdjęcie, to Patrycja na pewno nie wygra konkursu. I bardzo jej tak dobrze. Skoro ja nie będę miała tego aparatu, to ona też nie. Patryk Smagacz wrzucił do sieci informację o tym, że Patrycja ukradła jego zdjęcie i zgłosiła na konkurs fotograficzny jako swoje. Uczniowie są tym zszokowani i nie chcą już pomagać jej w wygraniu konkursu. O co ci chodzi? Tak, jasne. Wiesz co, nie lubię osób, które kantują. Nara. Ty złodziejko, ukradłaś moją fotkę i wrzuciłaś ją na konkurs. Ja ci nic nie ukradłam, bo coś ci się pomyliło. Przynajmniej byś nie kłamała, złodziejko. Nie wiem, ale jesteś mega podła. Ty serio wstawiałaś na konkurs zdjęcie Patryka? No nie, naprawdę. Wiesz co, słaba akcja. Patrycja nie ma pojęcia, że za wszystkim stoi jej koleżanka Wiktoria. To może mu się coś pomyliło, może zrobił podobną fotę. Może. On wrzucił posta na fejsie, że go okradłaś tak nie, dalej. Nie, no super, to ja naprawdę muszę z nim porozmawiać. Co za palant. Lepiej jak ja z nim pogadam. A właśnie, on cię kiedyś chciał gdzieś zaprosić, co nie? Tak, dlatego może mnie posłucha. O Jezu, zrobisz to? Jak super, dzięki. Tu jesteś, tyle ci szukałem. Słuchaj, Wiktoria, te 5 dych to za mało jednak. Co? Przecież na tyle się zgodziłeś. Ale to było wcześniej. Teraz tak ze 3 dyszki by się przydały jeszcze. Patryka chyba pogięło, jak myślał, że dam mu więcej kasy. Patrycja i tak mu nie uwierzy, że chciałam jej zaszkodzić w konkursie. Tym bardziej, że cały czas myśli, że jej pomagam. Chciałabym wam podziękować. No, bez was to wszystko nie miałoby sensu. Wiesz co, jesteśmy wszystkie przyjaciółkami, więc możesz na nas liczyć, co nie? No wiem, kochane jesteście. Czekajcie, coś mi przyszło. Kto to? Wygrasz! Jezus, jak się cieszę! Mój wymarzony aparat, wygrałam, Boże! No ale teraz musimy iść na jakąś sesję! Dobra, wiecie co? Stawiam wam pizzę. Chodźcie! Tak, jestem tak głodna. O, Patrycja, musimy pogadać. Patryk, spadaj. No, wystarczająco już namieszałeś. To ona mi zapłaciła, żebym kłamał, że to ty ukradłaś mi te zdjęcia. Co? A dlaczego teraz mi to dopiero mówisz? No, bo Wiktoria mi za mało zapłaciła. Wiktoria, lepiej się wytłumacz. Jeżeli coś zrobiłaś, to naprawdę powiedz to teraz. Oj, dobra, zapłaciłam mu. I co z tego, skoro i tak wygrałaś konkurs? Co? Przecież przez ciebie mnie wszyscy hejtowali. Ale ty nie zasługujesz na ten aparat.
Masz już jeden, nie wystarczy ci, a ja zawsze o takim marzyłam. Serio, jesteś zazdrosna i dlatego nie pozwoliłaś Patrycji wygrać? Nie jestem zazdrosna, ale gdyby Patrycja powiedziała wcześniej, że jest taki konkurs, to może bym się zgłosiła. Nie chcę mi się z tobą gadać, na razie. Podła jesteś. No dobra, Patty, sorry. Czyli to wszystko dzięki tobie. No i tam, nie zrobiłam tak dużo, ale wiesz, po prostu... Dobra, nieważne, chodźmy na tą pizzę, bo zaraz nie wytrzymam.